Witajcie. Dzisiaj będzie przyspieszone słowo na niedzielę, ale ja odpuszczam z tematem. Nie będę już tego realizował osobiście, choć miałem taki pomysł też, żeby to realizować. Ale znalazłem kogoś, tutaj tasowałem sobie karty. I wcale nie musiałem daleko tasować, żeby odkryć Jokera, czyli osobę, która się do tego nadaje. I w tym momencie polecam program Słowo na Niedzielę prowadzony przez księdza Łukasza Kałaskę z Łukowa. Dlatego nagrywam te nagranie, żeby polecić. I tym samym dokładam do zasad symetrii całą Biblię, bo od dawna widziałem w niej wiele prawd, a jakoś nigdy nie było mi po drodze do kościoła. I jako że jestem profesjonalnym graczem, no to teraz jedynie co mi pozostaje, to poczekać i sprawdzić, czy również zostanę polecony, czy ktoś mnie poleci. A że nie zostawiam niczemu przypadkowi, to będę codziennie losował kolejne karty i szukał kolejnych jokerów, których będę mógł polecić. Także nie mogę doczekać się na te targi franczyzy przede wszystkim, bo tam dużo się na pewno wydarzy, bo tam dużo ludzi się spodziewam w spotku na tych targach. I tam na pewno wiele owocnych rozmów będzie przeprowadzonych, bo na takich targach wiele się dzieje i można wiele ciekawych osób spotkać, poznać i jakoś tam po weekendzie będziemy się starać też skontaktować z tym wojewodą, żeby otrzymać zielone światło na realizację swoich planów. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Oczywiście zapraszam do obejrzenia materiałów księdza Łukasza Kałaski, które zostawiam wam tutaj. I jako że jestem osobą grzeczną, która grzeszy każdego dnia, każdym jednym nagraniem, każdą jedną wypowiedzią, to tylko dlatego, że w moim życiu brakuje mi czegoś, społeczeństwa, zdrowego, mądrego, silnego społeczeństwa, które razem ze mną pomoże w realizacji moich marzeń, a przy okazji zrealizuje swoje marzenia i będzie miało szansę się odbudować zarówno siebie, jak i naszą planetę. Bo ja, widząc nadchodzące zagrożenie, nadchodzący potop, postanowiłem tak jak Noe zbudować arkę i z tym, że moja arka jest na tyle duża, że jest w stanie pomieścić was wszystkich. I zapraszam was wszystkich do współpracy, oczywiście. I tym pozytywnym akcentem zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polubienia, komentarzy i do rozmowy, bo rozmowa jest najważniejsza. No to cześć.